Płacisz w kinie 10,50 zł za bilet i 5 zł za kubełek popcornu. Nigdy nie kupujesz popcornu, ponieważ uważasz, że jest za drogi. Czy całkowita kwota, którą płacisz, jest proporcjonalna do liczby zakupionych przez Ciebie biletów? No, mamy zaznaczyć tak albo nie. No dobra, skoro nigdy nie kupujemy popcornu, to po co nam mówią, ile ten popcorn kosztuje? No, to trochę dziwne, no ale może to jest po to, żeby nas zmylić. No, może. No dobra, no to nie dajmy się zmylić. Zastanówmy się, jak to rozwiązać. Mamy odpowiedź na pytanie, czy kwota, którą zapłacę, będzie proporcjonalna do liczby biletów. No a kupuję tylko bilety, nie kupuję popcornu. No to zróbmy taką tabelkę, żeby może lepiej to sobie uzmysłowić. Czyli tak, tutaj będzie liczba biletów w tej kolumnie, tu będzie liczba biletów, a tutaj po prawej stronie będę miał kwota, którą płacę. No to powiedzmy, że kupuję jeden bilet. No to ile wtedy zapłacę? Zapłacę 10 50 zł 50 groszy. 10 50. Jak kupię dwa bilety, no to zapłacę 20 zł i 2 razy 50 groszy, 21 zł. 21 zł zapłacę. Jak kupię trzy bilety, no to zapłacę 3 razy 10 50, to będzie 30 i 50 groszy razy 3, to będzie zł 50, czyli to będzie 31 50, tyle zapłacę za 3 bilety. No i teraz co to znaczy, że dwie wielkości są do siebie proporcjonalne? To znaczy, że jak podzielę jedną przez drugą, to dostanę zawsze tyle samo. Czyli jak podzielę tę kwotę przez liczbę biletów, powinien dostać zawsze tyle samo. No to jak tutaj podzielę 10,50 przez 1, dostanę 10,50. Tutaj, jak podzielę 21 przez 2, no to dostanę 10,50. To jak podzielę 31 przez 50 przez 3, no to dostanę 10,50, zawsze tyle samo. Czyli te wielkości są dość proporcjonalne, no bo w ogóle tak to obliczyłem, że, że ta kwota to była równa liczbie biletów. Liczba biletów pomnożona przez cenę jednego biletu razy 10,50 zł. Czyli już sam sposób tego obliczenia był taki, że ta kwota była proporcjonalna do ceny biletu. Po prostu liczbę biletów mnożę przez cenę, no i dostałem w ten sposób tę kwotę, którą mam zapłacić. Czyli te wielkości są proporcjonalne do siebie, tak bym zaznaczył w formularzu.